I tak dotarliśmy do miejsca kolejnego, które widzicie jest zniszczone. Jest to właśnie stolica kiedyś Deadcatów, tak zwanych. Tam tak to nazywają sobie. Po prostu kanibale zepchnęli to wszystko, przejęli. A może to Deadcat byli też normalni i zdziczeli. Ale kanibale tutaj sobie zrobili siedlisko do podróżowania, może nie. Siedlisko do niszczenia, lądrowania, mają nawet maszynę do mielenia. Można tutaj kogoś włożyć i zmienić sobie rączki, nóżki i tak dalej. Ale my tutaj przyszliśmy z jednego powodu. By pokazać wam jednego z bardziej niebezpiecznych zagadków. I oto przywódca całej tej hołostry z legendarną zbroją. Jest to kanibal wielki, czarodziej Grand Wizard nazywany. Widzicie, jego pancerz znacząco różni się od pozostałych ze względu na znaczniki. Jest pomalowana na biało. Ma też również kolce, promując podstawową wersję. Ukrywa jego całe ciało, jest broń też jego bardzo, jakby to ująć, może nie legendarna, ale bardzo potrafiająca zrobić krzywdę, gdyż to jest broń ciężka. Jego statystyki, jak widzicie, są duże. 78 ataku, 70 defense, dexterity 65, więc ta zbroja jest idealna dla kogoś, kto ma walczyć w zbrojach ciężkich. Jest na tyle mobilna, że nie zabiera tak dużo zręczności, posiadając ją na sobie. Nie mamy najmniejszych szans z nim się zmierzyć. Może coś tam byśmy potrafili, ale on będzie częściej nas ściekał, więc to była się przydała broń dystansowa. Poza tym 80 tysięcy jest za jego głowę. A nasza grupa, która z nami podróżowała, jak widzicie, nie dała rady. I gdzieś po drodze zaginęła i skończyła swój żywot. No to widzę, że pojawiło się... O, jakiś bandyta nagi. Nawet kilkunastu. Jeżdżę tego bandyta... Jezu, jacy oni są niebezpieczni. Na golasa napierdzielają nas. No dobra, nie ma co tutaj dalej siedzieć. Wybrońmy się po prostu przed nimi. Trzeba będzie ruszać dalszą podróż, bo jeszcze daleka droga nas czeka. Przyszliśmy w sumie ziemię kanibali. O, nóżka obcięta, czy tam rączka raczej. Okej. Okay. Podleczymy się i tak. Niech oni sobie tu lecą, leżą. Mogli nie atakować. Do tych bandytów przyjdziemy później, a my na pewno ruszymy w dalszą drogę, bo wciąż zmierzamy do miejsca, które jest jeszcze za ziemiami kanibalów. Czas ruszać dalej.